Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13 od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza od poniedziałku do piątku od 8 do 17 oraz w sobotę od 8 do 13. Dzień dobry, Paweł Albiniak. Dziś mamy piątek, 18 maja, a imieniny obchodzą Julita i Klaudia. Zapraszam Państwa na wiadomości dnia. Opery mydlane mamy na co dzień w telewizji. Grupa teatralna Czemu nie? Przedstawia ten gatunek w zabawnym i intrygującym świetle reflektorów. Grupa teatralna studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nosząca nazwę Czemu nie? Zaprezentowała szerokiej widowni swój nowy repertuar. To jest za młoda na łamanie w kościach. To po prostu na ulicę. A cały ja. Paniu, nie drży, dziewczyno, nie jesteś pierwsza, nie ostatnia. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie to.
mną? Chętnie, ale w jakimś lepszym towarzystwie. Szabel z wami! Owszem. W domu spokojnego artysty pensjonariuszami są same gwiazdy, które wciąż grymaszą. Od sprzeczki do sprzeczki, w międzyczasie popijanie naleweczki, przerwane zostaje niespodziewaną tragedią, którą wszyscy domownicy próbują wyjaśnić. I pomyśleć, że obsługi ma te wszystkie! Ale że jak? No on z tobą też tego no! Na deskach Centrum Teatru Muzyki i Tańca mieszkańcy Kutna będą mogli zobaczyć jedną z lepszych komedii kryminalnych. Spektakl będzie można obejrzeć od 21 do 23 maja. Bilety dostępne są w kasie Centrum, w Kutnowskim Domu Kultury oraz w internecie. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak. Pomidory dla rodzin z całej Polski i eksport za granicę. Rodzina Kuciapskich z Leszczynka sprzedaje około 1000 ton pomidorów w sezonie. Rodzina Kuciapskich z Leszczynka od 40 lat zajmuje się uprawą pomidorów. 10 lat temu współpracę z rodzicami rozpoczął Mariusz Kuciapski. Powierzchnia wszystkich szklarni w gospodarstwie zajmuje 3 hektary. Moja przygoda zaczęła się tak naprawdę w 2000 roku, kiedy część gospodarstwa przejąłem po rodzicach. Przyglądałem się pracy rodziców przez całe dzieciństwo moje i też decyzja moja była już jako dziecka, że zostanę tu na gospodarstwie. No moja i też po części nadzieja moich rodziców, że przejmę gospodarstwo. Pomidory Kuciapskich trafiają do rodzin z całej Polski. Są również eksportowane za granicę. Zapotrzebowanie na warzywa jest duże, jednak utrzymanie szklarni sporo kosztuje. Tak, koszty są bardzo wysokie utrzymania szklarni, bo największym jest opał. No i ogólnie koszty w postaci nawozów czy jakichś innych środków, które są potrzebne do produkcji, są dość wysokie. 60%, nawet chyba 80% produkcji to koszty. Gospodarstwo rodziny Kuciapskich zostało wyróżnione Złotym Kłosem Powiatu Kutnowskiego oraz Hitem Powiatu Kutnowskiego. Każde wyróżnienie to oczywiście jest taka mobilizacja i docenienie naszej ciężkiej naprawdę pracy. Kuciapscy sprzedają około 1000 ton pomidorów w sezonie. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak. Tolerancja i szacunek do odmienności to ważne wartości, które powinny kiełkować w ludziach już od najmłodszych lat. Szkoła podstawowa nr 1 w Kutnie promuje je co rok poprzez organizowanie koloriady. Szkoła podstawowa nr 1 jak co roku organizuje na swoim terenie imprezę propagującą tolerancję na inny kolor skóry czy niepełnosprawność. Koloriada, bo taką nosi nazwę, to gry, zabawy oraz wystąpienia artystyczne. Na wiśnie ludzki moc, od rana po noc, i prezent masz co rok, i znika już błąd, do każdego się uśmiecha los. Murzynek Bambo w Afryce mieszka, czarną ma skórę ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki, ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. Ja zaś jestem małym Meksykaninem, mam sombero i poncho, moje zwieskie gospodarstwo nazywam swojsko lancho. Zosia z Europy, Bambo z Afryki, Kiemafu z Azji, Winnetu z Ameryki i Odardi z Grenlandii też. Wszystkie dzieci się kochają, wszystkie chcą w przyjaźni żyć. Chcą grać w piłkę rączki małe, w całym świecie tu i tam. Buzie czarne, żółte, białe, uśmiech mają przecież taki sam. Niech żyje koloriada! Koloriada jest to impreza cykliczna. Już po raz 15 spotkaliśmy się tutaj, mam nadzieję, że nie ostatni, żeby propagować ideę niepełnosprawności w środowisku lokalnym. Nie chcemy tworzyć żadnych barier, nie chcemy podkreślać różnic. Chcemy pokazać w tym dniu, że możemy się wspólnie dobrze bawić. Dzieci podczas imprezy mogły stworzyć własnego gniotka, łabędzia z origami oraz bransoletki. Nowością w tej edycji koloriady był tor sensoryczny, na którym każdy mógł wykazać swoje umiejętności. To wszystko jednak nie odbyłoby się bez odpowiedniego wsparcia. Dyrekcja naszej szkoły, Rada Rodziców nas wspiera. Mamy wielu sponsorów, którym też chcemy serdecznie podziękować. Przede wszystkim za nie tylko rzeczowe dary, ale również na przykład słodki poczęstunek. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak. W
Kancelarii Urzędu Miasta Kutno można składać oferty na stanowiska dyrektorskie dwóch kutnowskich podstawówek. 14 maja kutnowski magistrat ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorskie w Szkole Podstawowej nr 2 imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Szkole Podstawowej nr 9 imienia Władysława Jagiełły. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia określone wymagania. Między innymi kandydat posiadać musi wykształcenie wyższe i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz posiadać co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym w Kancelarii Urzędu Miasta Kutno. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak. W Kutnie rusza jedna z największych inwestycji ostatnich lat. Magistrat ogłosił przetarg na wykonanie prac związanych z rewitalizacją Placu Wolności i Rynku Zduńskiego. 14 maja kutnowski magistrat ogłosił przetarg na roboty budowlane związane z rewitalizacją Placu Wolności i Rynku Zduńskiego. Zgodnie z planami powierzchnia Placu Wolności zostanie wyrównana do poziomu ulicy Królewskiej. Zbudowany zostanie parking dla ponad 130 samochodów, który wyposażony zostanie w automatyczny system opłat oraz system sygnalizujący wolne miejsca parkingowe. Na płycie nowego Placu Wolności powstaną również dwa pawilony. Plac Duński zyska nową nawierzchnię z płyt kamiennych. Staną na nim m.in. nowe ławki oraz fontanna. Termin składania ofert upłynie 5 czerwca. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak. 20 maja mieszkańcy Kutna i okolic będą mogli się pobawić w rytmach muzyki ludowej, która zawita do gminy Krzyżanów. Niemalże w środku maja, gdy słońce na niebie jest jeszcze wyżej, rozpocznie się jarmark folkloru Polski Centralnej w gminie Krzyżanów. 20 maja o godzinie 13 spod siedziby Urzędu Gminy w Krzyżanowie wyruszy parada tradycyjnych strojów ludowych. Gdy wszyscy dotrą już pod Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, rozpoczną się prezentacje artystyczne ludowych zespołów śpiewaczych oraz pieśni i tańca z Bedlna, Kutna, Krzyżanowa i innych sąsiednich gmin. W czasie tych prezentacji będzie można znaleźć coś dla siebie na kiermaszu sztuki lodowej i rzemiosła artystycznego, co będzie pamiątką po tym jarmarku. O godzinie 19, gdy przyjrzymy się już wszystkim występom, sami będziemy mogli zaszaleć przy muzyce ludowej na specjalnie przygotowanej po tańcówce. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak. Około godziny 15 przy ulicy Grunwaldzkiej na przejściu dla pieszych na wjeździe do Biedronki doszło do wypadku śmieciarki z rowerzystką. Z zeznań świadków wynika, iż starsza kobieta prawdopodobnie wtargnęła na przejście dla pieszych. Dokładne okoliczności zdarzenia ustala policja. Kobieta w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala. Dla Wiadomości Dnia Paweł Albiniak. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszam teraz na prognozę pogody, a na nowe Wiadomości Dnia zapraszam już w poniedziałek o tej samej porze. Do zobaczenia. W nocy zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu w całym regionie. Temperatura 11 stopni w Kutnie, 8 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. Dzień przejściowe zachmurzenie. Temperatura 20 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskale. W nocy zachmurzenie małe w całym regionie. Temperatura 5 stopni w Kutnie i Łowiczu, 7 w Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali.